Następne tematy. Po walce z wielką wodą, walka z upływającym czasem. W Lelowie, niedaleko Częstochowy, na naprawę wciąż czeka kilkanaście dróg. Pieniądze na część remontów dał rząd, ale jest warunek. Pracy wykonać trzeba do końca roku. To zdaniem lelowskich urzędników może być niewykonalne, a jeśli się nie uda, miliony złotych popowodziowej pomocy trzeba będzie zwrócić. Jak na wyścig z czasem, pojazd mocno nietypowy. Dzisiaj dopiero zaczęli, bo robili po drugiej stronie asfaltu, nie? No i teraz widać, że coś z tego dopiero będzie, no jakiś efekt będzie po prostu, będzie równiutko i będzie pięknie. Od lipcowej walki z powodzią w Lelowie trwają naprawy dróg. Problem w tym, że tak pięknie wcale nie musi być. Promesa obowiązuje do końca roku, w związku z tym do 15 grudnia musimy to rozliczyć, także wszystkie prace muszą się zakończyć do 3 listopada. W przeciwnym razie blisko 4 miliony złotych, jakie Leluw pozyskał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, na popowodziowe remonty dróg trzeba będzie zwrócić. Musiałem jechać na Grudzek, Laksyndrów, jak się na kujec pojedzie i przejechałem. 2 godziny musiałem jechałem. Naprawić trzeba jeszcze kilkanaście odcinków dróg. Tak wyglądały po lipcowej nawałnicy. Sytuacja wciąż daleka od normy, ale do tej pory wszystko zmierzało w dobrym kierunku. Po powodzi to w ogóle nie można było przejechać. Wszędzie była jedna wielka ruina. No, także nie było ciekawie. Nie, teraz to nie było lepiej. No już, dużo lepiej. No. Jak się inno jest przejazd, to już jest dobrze. Może być jeszcze lepiej, bo na poprzednich remontach gmina zaoszczędziła. Problem w tym, że samowolnie dysponować pieniędzmi nie może. Procedury trwają, czas nagli. Teraz musimy pisać do ministra administracji o przesunięcie tych pieniędzy przez służbę pana wojewody. No i też ścigamy się w tej chwili z czasem. Poza procedurami plany pokrzyżować może przedwczesne nadejście zimy. Na razie z całej Polski nadchodzi jednak pomoc. Kilkadziesiąt samorządów chce pomóc finansowo. Sytuacja Lelowa, która w lipcu nastąpiła po tych opadach dramatycznych, ujęła nas, stąd wyszła inicjatywa, żeby wspomóc tą niewielką gminę. No, Kraków ma takie możliwości. Możliwości przyspieszenia nie ma jednak Leluw. Musi zdążyć z remontami, bo nie może liczyć na to, że jak w piosence Młynarskiego przyjdzie walec i wyrówna.